Dzisiaj będzie prosta historia. Prosta historia z miasta Trujillo w Peru. Tam widać górę. O! Wyłania się góra na horyzoncie. Nieźle, nieźle, także może tam podjadę jutro albo pojutrze. Tymczasem, no niby jest 25 stopni, ale jest takie zamulenie. Jest takie zamulenie i zachmurzenie, że w ogóle tego nie czuć. Także tu zapraszam Was na kolejny odcinek z Peru. Miasto Trujillo. Dzisiaj będzie prosta historia z miasta. Jeżeli ktoś to ogląda, a chyba niewiele osób, to zauważył, że cały czas mieszam hostel z hotelem, ale tym razem mieszkam w hotelu. Dzisiaj na śniadanie była wielka jecznica z szynką, także dużo białka, czyli same dobre rzeczy, ale oprócz tego także puste węglowodany typu biała bułka i inne takie śmieci typu dżem. Ogród botaniczny, także trzeba sprawdzić, co tam ciekawego się dzieje. Oczywiście stragany tutaj. Miasto lekko zakorkowane, klaksony, autobusy, kolektivo. I z tego, co zauważyłem, to tuktuki jeżdżą tutaj tylko głównie gdzieś tam po obrzeżach, po tych biednych dzielnicach. Tymczasem w ogrodzie cisza i spokój. Bienvenidos, yo Trujillo. Prosta historia. Algas puritilapias. Ogromne ryby tutaj pływają. Tam jest krokodyl, ale sztuczny. Fajne miejsce. Rybki, rybki. Wszędzie rybki. Panie krokodylu, niech pan zostawi tą rybę. Tutaj za kratami jakieś papuszki. Ale to mi się akurat nie podoba. Takie coś. Prosta historia i prosty Indianin. A tutaj jakieś gady. A to już męczarnia. Typowa męczarnia. Za to ten zakątek już jest ciekawy. I tam pan artysta właśnie coś rzeźbi. Buenos dias. Giuseppe. Pelikan. Giuseppe, bo tam stoi Pinocchio. Czyli to chyba jego ojciec. Prosta historia. Jest oto i mój ulubieniec, legwan, ale drewniany niestety. No to jesteśmy teraz w krainie westernu. Dzisiaj taki lekki klimat bajkowy. Główny plac miasta, czyli Plaza de Mayor. Byłem tutaj wczoraj o 5 rano i nic nie było widać. A dzisiaj w dzień już jest całkiem inaczej, pomimo tej bladości na niebie. Kościoły, stare kamienice w stylu kolonialnym. Jest niby chłodniej, bo nie ma słońca. Jest taki troszkę ojrzeźwiający zimny wiatr, ale jest za to cholernie duszno. Także nic się nie zmieniło. Wciąż jestem cały mokry i spocony, tak jak wczoraj. Kościół, katedra w sumie i pomnik. Katedra Bazylika Świętej Marii, Santa Maria. Ciekawy stary kolonialny styl. Rudera. Pozostałości inkaskie. No, prawie że, bo to jest nowoczesne. Ale to jest chyba taki jeden z głównych deptaków handlowych w mieście. Nie za ciekawy, ale tam coś dalej jest. Tak zwany plac z fontanną. Tak się nazywa to miejsce. Pozoela de Fontana?
czy coś w tym stylu. Taki ładny skwer, tam jakaś taka stara, zabytkowa brama. Pod szkłem ruiny Starego Miasta, na gruzach którego to powstało Trujillo, ale szyby są tak brudne, że niewiele widać. A tu już typowe Peru. Typowe Peru tutaj. Szybka zmiana miejsca i za 35 soli Uberem dojechałem na Lagunę Conche. Laguna Conche. A tutaj przed nami wydmy. Wielkie wydmy, na których to można uprawiać snowboard. Laguna Conche. Ale pogoda jest niesamowita wciąż. I wydmy. Przepiękne wydmy. Ładny widoczek w tych okolicznościach pogodowych. A tam już jest zaplecze gastronomiczne, także nie ma biedy. A wstęp kosztuje tutaj 5 soli tylko. Chcesz tu przejść przez pole? Zapłać kolejne 3 sole. Co za zdzierstwo. Oto już kolejna strefa archeologiczna, Cerro Arena. 1000 lat przed Chrystusem do 1500 po. Wydmy. I ogromna góra za chmurami, no jak zwykle, nie? Nie ma słońca, nie praży, a piach jest ubity, także się tutaj fajnie idzie. Pustynia. Prawdziwa. No i co? Jajco! Jajco na głowie. Ale wszedłem. Chociaż, ale tam jeszcze można kawałek pójść. Także spróbujmy. Spróbuję ja w sumie. Tam. Trochę wieje, ale trzymam się. Trzymam się cały czas, jest ok. To jest prosta historia. Bardzo prosta historia. Idziesz, wchodzisz i jesteś. A tam niby taka mała oaza. Warto żyć. Warto żyć dla takich miejsc. Pustynia. Prawdziwa pustynia. Coś mi się nie chce wierzyć, ale Cerro Arena jest gdzieś tam. Mówiłem, że jest płaskop Trujillo? No jest przecież. No spójrzcie naokoło. Same pola. Płasko jest. I tu jest płasko. I tu się stoi, jest płasko. I tylko tam są góry. A tutaj życie na wysokości. Jakieś kaktusy. Według mapy to Cerro Arena jest chyba gdzieś tutaj. Tak jakby pozostałości jakichś domów, ale nie jestem pewien jeszcze. Takie zagłębienia zimne. Tak niby tutaj coś mogło być, ale nie jestem pewien jeszcze. Teoretycznie w tym miejscu była osada Cerro Arena,
2,5 tysiąca lat temu zaporządkowano, ale tak naprawdę kamień na kamieniu nie pozostał. Znaczy parę kamieni jest, ale to wszystko, nie? Pytanie oczywiście teraz, jak ja stąd wrócę? Muszę zejść gdzieś na dół i złapać jakieś kolektiwo, tuk-tuka i później Ubera. Tak to wygląda. Prosta historia. Było i nie ma. Tutaj tak jakby jakieś tam pozostałości murów. Czyli w tym miejscu myślę, że było Cerro Arena. Archeologia dzisiaj. Jakiś tutaj tajemniczy tunel pomiędzy skałami. Taki chyba naturalny. I z tego historycznego miejsca żegnam się z wami. Pogoda sztormowa prawie, że. Nic. No gdzie jest zejście teraz? Gdzie tu jest zejście? Muszę tam gdzieś na dół zejść. Którędy? Miał deskę, to bym zjechał, ale tak to na dupie chyba tylko. To na razie, do następnego odcinka.